Jeszcze zimno, ciągle wieje, ale słonko już świeci i wydaje się, że w powietrzu czuć chyba wiosnę. A jak wiosna? O, zobaczcie, jakie tu piękne jachty. Jest spora cienia, karawela, same klasyki. Tak, to i to, no, to też klasyk. Czas zobaczyć, co tam słychać ciekawego na Marii. Siu! O, już jest, jak żywa. Stoi, czeka. Widzicie, burty już zmatowione. Nad dnem trzeba jeszcze popracować. Ster tak zdjęty i wisi. Śruby nie ma. Coś tam się pewnie dzieje u góry. I hops, jesteśmy na Maryjce. Tu na pokładzie niewiele się dzieje, ale zajrzyjmy tu. O, tu mamy zdemontowaną pompkę zenzową, starą. I to jest nasza Maryjna jama. Jak widzicie, panuje tutaj nieopisany chaos, gdyż wre tutaj bardzo intensywna praca. A jaka, to wam za chwileczkę pokażę. Dzisiaj pokażę wam takie miejsce w Marii, gdzie nieczęsto można zajrzeć. Zwykle jest ono zupełnie zamknięte. Tutaj sobie właśnie mieści się żelazne serce Marii, czyli silnik Volvo Penta 2030, który stoi sobie na tych oto dennikach. Jak widzicie, tych denników jest tutaj bardzo dużo. Część z nich to są, nazwijmy to, prawdziwe denniki, czyli na przykład ten czy ten, które trzymają stępkę i łączą ją z kadłubem. Natomiast te takie dodatkowe denniki, czyli na przykład ten czy ten, to są takie ślepe denniki, na których stoją po prostu dwie podłużne belki, a na nich zaś opiera się silnik, tak? I tutaj z tyłu jest, o, za przeproszeniem, pochwa wału. Tutaj u góry, o, tam z tyłu widzicie zbiornik paliwa. Nade mną jest kokpit i odpływniki. Widać je, tak? Dwa. No i tutaj są ogromne bakisty, a jeszcze bardziej tutaj z boku. Widać całą rozdzielnię, to jest akurat ładowarka. Ale jeszcze, no to będzie trochę pod światło. O, ale może coś tu będzie widać. Taka rozdzielnia wysokich prądów. Ponieważ tutaj też mieści się akumulator startowy normalnie. No i z drugiej burty mamy również taką dosyć okazałą przestrzeń, która jest po prostu wielką bakistą, w której wozimy żagle i tego rodzaju rzeczy. Także taka to krótka wycieczka po tajemniczych i zakamarkach Marii, których rzadko można, jak powiedziałem, oglądać. O, może jeszcze wam pokażę, jak wygląda stępka. Tak, tutaj widać, tutaj odpływniki są podłączone, ten zawór jest zdemontowany, właściwie oba będą wymieniane. Tak, i tutaj są na takich wielkich szpilkach mocowany jest balast do stępki z kolei. No tak, i takie, może to ciekawe, może nie ciekawe, ale myślę, że na pewno niecodzienne. I na tym kończymy dzisiejszą wycieczkę na Marii. Byle do wiosny. Ahoj!